Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu jesteśmy zgromadzani. Jego imię dzisiaj nas napełnia prawdziwą światłością. Jego imię oddziela nas coraz bardziej od tego świata. Takie mam, drodzy, przekonanie, że to jest trochę taki czas, jak przed tymi sądami, które spadały na Egipt lub w ich czasie, kiedy od pewnego momentu widać wyraźnie, w miarę jak zwiększał się ucisk Faraona, zwiększała się też Boża ochrona nad jego ludem. I czytamy, że coraz bardziej Bóg oddzielał swój naród, który mieszkał w ziemi Goszen. Coraz bardziej ich chronił i czynił różnicę między nimi a Egiptem. Być może zbliżamy się do takich czasów i pora sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście całym sobą, obiema moimi nogami jestem na tej ziemi, którą Pan Bóg dla mnie zaplanował. Czy może coś mnie łączy z Faraonem w moim sercu, w moim duchu? Jest jeszcze czas, by oczyścić się, jeżeli jest taka potrzeba. Abyśmy byli tak jak nasz Pan, który powiedział w pewnym momencie o księciu tego świata: nie ma on nic we mnie. Jest takie powiedzenie, że kiedy dochodzi do pojedynku, to łatwiej pokonać kogoś, którego można za coś złapać. I myślę, że to jest piękna duchowa lekcja dla nas. Ile jest we mnie czegoś takiego, za co mogę zostać złapany i sprowadzony do parteru. Cieszę się bardzo, że zostałem zaproszony. To jest dla mnie wielki przywilej i cieszę się również, że jestem w zborze, dla którego ważną jest modlitwa o Izrael, o naród Bożego wybrania. Moi drodzy, im bliżej końca, tym większa spoczywa na nas spośród narodów odpowiedzialność modlitwy wstawienniczej o Boży wybrany naród. Jesteśmy to dłużni. Mówimy, że Ewangelia wyszła z Jerusalem, z tego miasta wielkiego króla, które znowu kiedy zstąpi z góry, ucieleśni Boży plan. Dlatego dzisiaj modlitwa o Izrael i o pokój dla Jerozolimy jest tym bardziej strategiczna. Szczególnie kiedy widzimy, jak zmieniają się czasy, jak zmienia się geopolityka. Kiedy widzimy, że jakieś jest głębokie poruszenie w Izraelu, ale też rośnie głęboki podział. Bo nie chcę tutaj snuć takiej pięknej, romantycznej wizji narodu wybranego. Modlimy się o nich dlatego, że oni są w duchowych potrzebach. Nasz starszy brat potrzebuje naszej modlitwy. Bóg oczekuje naszej modlitwy, żeby mógł dokończyć swój plan. Nie chcę robić tego jakby za naszymi plecami. Czy nie jest to ogromny przywilej? Uważam, że modlitwa o pokój dla Jerozolimy, o przyjście księcia pokoju, o to, o co przed chwilą wołaliśmy, Maranata, przyjdź Panie Jezu, to wszystko są synonimy, tak? Można na różne sposoby przyzywać, aby Pan znowu przyszedł. I kiedy modlimy się o szalom dla Jerusalem, a nie jest to żaden złudny pokój tego świata, to wzywamy, przyjdź Panie Jezu. Innymi słowami, módlmy się też takimi słowami: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Pewnego razu, kiedy Pan dokona oczyszczenia w Izraelu, kiedy odsieje plewy, kiedy ogniem sądu oczyści swój naród, wierna resztka zawoła: Barucha ba beszem Adonai.
i przywita naszego Pana. A być może również nas, bo my możemy być w Jego orszaku w tym czasie. Kiedy dzisiaj to mówimy, jak gdyby uprzedzamy te zdarzenia. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. My, jak tu siedzimy, jesteśmy błogosławionymi, bo my działamy, żyjemy w imię Pańskie. Służba drzewa oliwnego może być określona jako modlitwa chrześcijańska, służba wstawiennictwa za Izrael, błogosławienia narodu wybranego. Wierzymy, że Pan Bóg się nie zmienia, że to, co powiedział nawet 4000 lat temu, jest dzisiaj aktualne. Czy dla Niego to dużo? 4000 lat dla Boga? Nie ograniczajmy naszego Boga. A 4000 lat temu powiedział o pewnym człowieku, jego potomstwie: błogosławiących Tobie ja będę błogosławił, i powiedział również: przeklinających Cię ja będę przeklinał. Stosunek do Izraela nadal i dzisiaj określa linię błogosławieństwa lub przekleństwa. Jesteśmy osadzeni w konkretnym narodzie. Urodziliśmy się jako członkowie pewnej nacji. Tu jest wielka praca jeszcze do zrobienia w ostatnim czasie. Bądźmy reprezentantami naszego narodu, którzy przed Panem stoją z otwartymi rękami i wołają o przebaczenie za przeszłość, o pojednanie, a przede wszystkim, którzy dają Bogu do zrozumienia coś takiego. Tak, jesteśmy stróżami brata mojego. W tym świecie, który jest coraz bardziej obojętny, który jest coraz bardziej zimny, który jest coraz bardziej egoistyczny. Bądźmy stróżami dla siebie nawzajem, w modlitwie i dla Izraela. To jest wspaniałe, że mogę stać między symbolem krzyża i menorą. To jest przepiękne, kiedy w zgromadzeniach, a nie wszystkich tak jest, jest takie zrozumienie, że jedno dopełnia drugie, że jedno nie wyklucza drugiego. I chociaż menora uznawana jest za symbol starotestamentowy, ale jeżeli głębiej się zastanowimy, to jest to symbol niebiański, bo nie wiem, czy pamiętacie, że wzór tego świecznika w takim kształcie zbliżonym do tego, oczywiście znacznie piękniejszym, ta oryginalna, ale akurat taki, nie jakiś inny, prawda, z tyloma ramionami, z jednym pniem i wychodzącymi bocznymi lampkami. Ta oryginalna była objawiona Mojżeszowi w niebie. Więc jest coś niebiańskiego w tym tutaj, wśród nas. I taki zawsze był Boży zamysł. Kiedy wykuli tą menorę zgodnie z Jego poleceniem, kiedy ona zapłonęła wśród nich, w tym kręgu kapłanów i całego narodu, kiedy stali zjednoczeni wokół tego światła, cząstka nieba była z nimi. O ileż bardziej dzisiaj. I tutaj powiem drugą rzecz, że ja nie myślę o tym jako o starotestamentowym symbolu. Na początku Krzysztof zacytował Księgę Objawienia. Zdaje się, że to było z ostatniego rozdziału. Ale mamy też pierwszy rozdział, gdzie zmartwychwstały Chrystus objawia się Janowi na wyspie Patmos i czytamy, że przemówił do niego spośród lamp, spośród świecznika. Nie wyobrażam sobie, żeby to mógł być jakiś inny świecznik, rzymski, jakikolwiek, aniżeli właśnie menora. Można to odczytać tak, że było 7 lamp, spośród których Chrystus mówił, lub też 7 osobnych świeczników wskazujących na 7 zborów, a też symbolicznie na cały Kościół na przestrzeni wszystkich wieków, bo 7 to jest pełnia. A to świadczy o tym, że to, co Pan Bóg powierzył Izraelowi, ma być poszerzone i kontynuowane przez wybranych nie Żydów, wybranych z narodów, wybranych z pogan. W
ciągu historii, a więc jesteśmy tu dzisiaj menorą Mesjasza w tym świecie. Jak my zgaśniemy, to tej cząstki niebiańskiej światłości nie będzie. Ani w domach, ani na ulicach, ani w naszym otoczeniu. To jest właśnie Boża droga i nasza odpowiedzialność. I drugi symbol, który jest nierozerwalnie związany z tym pierwszym, bo wreszcie mamy niewzruszone, prawdziwe, głębokie źródło tej światłości. Ono płynie z Golgoty. W Getsemane wytoczyła się ta prawdziwa oliwa. W takiej tłoczni, przez którą przeszedł nasz Mesjasz. Jego krwawy pot dał światło Jego Kościołowi, Jego zborowi. Więc widzimy, jak wszystko nas łączy w jedną całość w Bożym planie. Kontynuujemy to posłannictwo bycia światłością dla narodów. Ale jest tak, że im bliżej końca, tym bardziej rośnie presja. I to czujemy. Nie trzeba nikomu opowiadać. Nie potrafię powiedzieć, w jakim dokładnie punkcie na tej eschatologicznej osi czasu jesteśmy. Jeżeli ma ktoś prawidłowe zrozumienie, to też powie, że nie jest w stanie dokładnie określić, bo to jest dokładnie czas, który zna tylko Ojciec. Ale myślę, że nie popełnię herezji, kiedy powiem, że to, co widzimy, jeden kryzys ileś lat temu, teraz kolejny, takie niespodziewane zjawisko, które od dawna ludzkości nie dotknęło, to są pierwsze, a może już dalsze, skurcze porodowe przed drugim przyjściem Mesjasza. Ich może być dużo. Kto przeżywał cud narodzin, to wie. Mi zdarzyło się to 3 razy. Każdy był inny. Za pierwszym razem staliśmy w korku w Wiśle. Jakimś Bożym zrządzeniem, kiedy siedziałem, trzymałem się kurczowo kierownicy naszego wysłużonego Golfa, a żona siedziała obok, jeszcze w miarę spokojnie, ale to już wszystko szło w jedną stronę. A wiecie, był 4 stycznia, kiedy Wisła dopiero rozjeżdżała się po Sylwestrze. Ledwo wyjechaliśmy z Malinki, to stanęliśmy i stoimy. I Bóg zesłał ambulans. Myślałem, że tam uda się umieścić żonę, ale tam byli jacyś połamani narciarze. Straszna sprawa, ale pozwolili mi jechać na sygnale za nimi. Dużo ludzi było zdenerwowanych tą sytuacją. Ja nie umiałem zakomunikować, że to jest za przyzwoleniem. I tak się wydostaliśmy. 3. poród to na szczęście był w nocy. Przejechaliśmy szybko i dzięki Bogu, bo w pewnym momencie musiałem tak przydepnąć, że samochód prawie fruwał. Odstawiłem żonę na dole przed wejściem do szpitala, a sam musiałem pobiec naokoło. Chciałem być przy niej, ale jak byłem na górze, to w windzie już słyszałem krzyk dziecka. Także nie wiemy dokładnie, jaki to jest etap, ale nie wiem, w swoim duchu, czy czujecie, że jest coś innego w tych zdarzeniach niż to, co było dotąd. A więc Pan jest blisko. Obecnie naród żydowski przeżywa czas jednego ze swoich najradośniejszych świąt, Chanuki, jak Krzysztof zauważył. Biblijnie, to jest bardzo ciekawe, jedyna wzmianka o tym święcie jest akurat w tej części nowotestamentowej, chrześcijańskiej, ale potwierdza, że takie święto było wtedy obchodzone. Jak tak Krzysiu czytał,
co wtedy Jezus powiedział, to pomyślałem sobie, jakże adekwatne do tamtej sytuacji. Dwa słowa powiem o tym za chwilę. Ale też popatrzmy, oni wtedy w napięciu pytają Go, to powiedz, czy jesteś Mesjaszem. A to jest święto światłości, czy świateł. Ale też Bożej światłości, bo mówimy tutaj o cudzie, kiedy to, co naturalne, przyniesione w wierze przed Boga, zostaje przez Niego dotknięte i przekształcone w wieczne światło. Bo ta ilość paliła się tylko jeden dzień. Miała palić się tylko jeden dzień, a paliła się przez 8 dni, kiedy oni mogli przygotować następny zapas. A więc oni w wierze przynieśli do Boga to, co mieli, choć było to ryzykowne, jakby to światło zgasło, to byłoby wielkie faux pas. Oni o to światło walczyli, stoczyli potężne bój w powstaniu i oczyścili z pogańskich świateł i zapalili to prawdziwe, ale wiedzieli tylko jeden dzień. Co będzie potem? No będzie smutne, jak to zgaśnie. Ja wierzę, że to nie jest tylko legenda, że tak było, no bo przecież czyż Bóg nie jest mocen, żeby uczynić coś takiego? I mija dzień, mija drugi, światło się pali dalej, wstają drżący, następnego dnia może zgasło, ale to i tak już fajnie. Paliło się tyle, ile miało się palić, żeby oni sami przygotowali nowy, koszerny, czysty zapas oliwy. I to jest Boży sposób działania, nie tylko z Izraelem. Przynieś mu to, co masz. Może ci się to wyda za słabe, albo że przyniesie mu nie dość chwały. Z czystym sercem, czystą intencją, z wiarą. A On to pomnoży. On włoży swoją wieczną cząstkę w to. Więc mamy Chanukę, mamy tą wspaniałą radość. Oczywiście tam były dyskusje co do Mesjasza. Wracam do tej sytuacji Jezusa. Następnie te piękne słowa o pasterzu i owcach. Nikt nie wyrwie moich owiec z mojej ręki. I tu byśmy musieli cofnąć się trochę do historii Chanuki. Atmosfera tego święta jest radosna, ale ja bym dzisiaj powiedział, nie wiem, tak czuję w sercu, że chciałbym przekazać ostrzeżenie, które wynika z tego święta. Bardzo aktualne, a może nawet dwa ostrzeżenia. Uważam, że to też trzeba wspomnieć. Pierwsze to jest ostrzeżenie przed antychrystem. To było około 1,5 wieku przed przyjściem prawdziwego Mesjasza. W Izraelu objawił się Mesjasz fałszywy. Ewidentnie o tym prześladowcy narodu wybranego mówi prorok Daniel. Chociaż nie ma tu, powiedzmy, czasu, żeby za bardzo głęboko wchodzić w ten temat. Trzeba by otworzyć Księgę Daniela, przestudiować całą historię. Ale mówiąc krótko, te cechy: zasiądzie w świątyni Bożej, dokona ohydy spustoszenia, ogłosi siebie Bogiem, będzie chciał zmienić prawo, to znaczy odsunąć Boże prawo bądź Jego słowo, w dzisiejszych czasach może i Ewangelię, a ustanowić swoje według własnych humanistycznych założeń. Zbezcześci to miejsce, które Bóg wybrał, aby było miejscem Jego imienia. A zamiast tego stworzy tam kult panteonu greckiego z naczelnym bóstwem Zeusem. Dla słuchaczy Pana Jezusa to była ohyda spustoszenia związana z tamtymi czasami. Czym ona będzie w przyszłości, dokładnie nie wiemy, ale coś nam to mówi. A więc zanim pojawił się Mesjasz prawdziwy, to były też czasy bólów porodowych dla Izraela. Herod, te wszystkie historie. Pojawił się fałszywy pasterz i tak naprawdę prześladowca narodu wybranego.
Ktoś może powiedzieć, no ale to nie tak tuż przed, bo półtora wieku to trochę czasu jest. Tak, ale pierwsze obietnice dane Abrahamowi były 2000 lat wcześniej. Także to już było bardzo, bardzo blisko, patrząc z tej perspektywy. A gdybyśmy popatrzyli na zapowiedzi z ogrodu Eden, no to jeszcze dłużej. Także tak, kiedy stawka rośnie, ma przyjść ten, który zmiażdży głowę węża, pojawia się fałszywy pretendent. I dzisiaj jest podobnie, ludzkość ma jeszcze czas. Jeśli nie opowie się za objawionym już, znanym, prawdziwym Mesjaszem, a głos Ewangelii rozchodzi się dziś szeroko, to będzie skazana, aby wpaść w sidła fałszywego Mesjasza. I Antioch IV Epifanes jest prekursorem tej postaci według Księgi Daniela. Jezus w swojej mowie na Górze Oliwnej uczynił wiele takich odniesień bardzo pasujących do tamtych czasów. Kiedy mówił o ich schronieniu się, uciekaniu w góry i tak dalej, są to bardzo ciekawe nawiązania do pewnych realnych faktów, które miały wtedy miejsce i dotyczyły potężnego duchowego konfliktu w Izraelu. I Izrael znowu znajdzie się w tym epicentrum. Wiemy, że obecnie naprawdę bardzo zaawansowane są działania zakulisowe na rzecz odbudowy świątyni. I ten kryzys pandemiczny przyspieszył jeszcze te działania. Wiemy, że Instytut Trzeciej Świątyni to działa już od dawna, ale dla Izraela to była taka egzotyka. A no tam, ci nie Żydzi, to oni tam się tym tak fascynują, ale nurt rabiniczny nie popierał tego. Po co tu świątynia? Jak przyjdzie Mesjasz, no to on odnowi ten kult świątynny. Tak mniej więcej rozumowali, czy nastanie era mesjańska. A teraz widzimy, że naprawdę bardzo realne, konkretne działania są wdrażane, żeby takie pozwolenie w światowej polityce nastąpiło. Problem polega na tym, że w Nowym Testamencie, w liście do Tesaloniczan, apostoł Paweł mówi o pewnym niegodziwym człowieku, który będzie sprawcą potężnego odstępstwa, zanim przyjdzie Chrystus i on zasiądzie w świątyni, ogłaszając siebie Bogiem. Znamy ten tekst, prawda? Więc teraz jest pytanie, czy zasiądzie w tej świątyni, która niedługo zacznie być odbudowywana, jeżeli te plany się powiodą? To będzie potężny kolejny krok milowy w przygotowaniu sceny pod ostateczne wydarzenia. I uważam, że dla nas z tego będzie płynęła tylko, jeżeli będziemy wtedy tutaj, ogromna zachęta, aby paść na kolana i jeszcze bardziej modlić się, wołać do Boga o przeprowadzenie przez ten czas. Drugie ostrzeżenie, które płynie ze święta Chanuki, to jest, tak myślę, ostrzeżenie przed straszną ciemnością, która przybiera kamuflaż rzekomo prawdziwej światłości. Myślę, że to też nam grozi. Tworzy się taki potężny chaos informacyjny. Każdy ma swoją prawdę i każdy z tą prawdą chce się przebijać. Ludzie nie wiedzą, kogo słuchać. Nie wiem, czy znacie taką rozmowę pacjenta z doktorem. Panie doktorze, mam coś takiego, że ciągle dzwoni mi w głowie. Co ja mam robić? A doktor mówi, nie odbierać. Uświadomiłem sobie, że ta anegdota naprawdę zyskuje głębszy sens dzisiaj. Ktoś dobija się ciągle do naszej świadomości ze swoją prawdą. Często półprawdą bądź ćwierćprawdą. Po to, żebyś w końcu nie wiedział, jaka jest prawdziwa prawda. Ale nie tylko to. Diabeł przybiera postać anioła światłości i z Antiochem Epifanesem też tak było.
O tym nie możemy zapominać. On nie przyszedł do Izraela wtedy, w tamtych czasach, jako wróg, jako nieprzyjaciel. On został przez część izraelskich, żydowskich tamtego czasu, polityków, zaproszony po to, żeby pomógł rozprawić się z drugą częścią. Ten człowiek miał rzekomo dobre intencje. Chciał, żeby narody nie walczyły ze sobą, a są takie przecież zróżnicowane etnicznie. Chciał budować swoje imperium i zjednoczyć je. Chciał dać światu pokój. Chciał uczynić ludzkość jedną rodziną. A ponieważ był wielkim zwolennikiem Aleksandra Wielkiego, postanowił wcielić w życie jego plan i zjednoczyć ludzkość pod auspicjami jednej kultury greckiej. Stąd jak dzisiaj jeździmy, czy ktoś jeździ do Turcji, do Syrii nawet, do Iraku, do Izraela lub jeszcze do innych miejsc świata śródziemnomorskiego, to widzi piękne amfiteatry, w ruinie oczywiście jakieś kolumny greckie. I to nie jest tylko sama Grecja. Cały region został napełniony kulturą grecką właśnie w tamtych czasach. Przyczyną konfliktów, walk jest to, że ludzie wierzą w różnych bogów. To wsadźmy ich wszystkich razem koło siebie do jednego panteonu. Niech każdy będzie równy i wtedy przestaną się bić i niech czczą ich wszystkich. Uwierzmy w dobroć człowieka i w to, że możemy wykrzesać z siebie tyle dobra, żeby poprawić ten świat. I tutaj nagle taka mała rysa na tym wspaniałym planie. Jakaś grupa opornych, krnąbnych Żydów uważa, że musi żyć dalej zgodnie ze Słowem Bożym i nie podpisuje się pod tą kulturą, pod tym zepsuciem de facto. Pod tymi filozofiami, które dzisiaj my dobrze znamy, ideologiami, które wracają na nowo, stają się wrogami pokoju światowego. Nie tylko wrogami w Izraelu. Są zagrożeniem dla całości imperium, dla jedności innych ludów, które może są gdzieś na końcu. Czy coś nam to przypomina? Niebezpieczni. Uparli się, żeby żyć według jakichś tam anachronicznych, starych wzorców. Z przymierzem, z Bogiem, który niszczy cały panteon, bo jest jedyny, jest najwyższy i jest niewidzialny. Ta grupa pobożnych Żydów, zwanych Hasidim, Hasydzi znamy, ale to nie ci Hasydzi, Hasidim, czyli właśnie pobożni, prawowierni, stawiła opór i Pan Bóg przychylił się do tego, dał im zwycięstwo. I myślę, że to było w pamięci słuchaczy Jezusa, kiedy powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Mam swoje sposoby, żeby was ochronić i przeprowadzić przez najgorszy i trudny czas. Tak więc strzeżmy się fałszywej światłości. Ciemności, która przychodzi pod pozorem oświecenia. W Izraelu nastąpił bardzo potężny, głęboki podział. Rodziny się dzieliły. Społeczności się dzieliły. Jedni mówili, jesteśmy za Grekami, drudzy mówili, my się trochę boimy. Zmuszano ich do tego, żeby składali nieczyste ofiary i w ten sposób splugawiając się, podpisali się pod tym. Jak ktoś nie chciał, mógł przypłacić za to życie. Takie nastały czasy. I stąd wynika trzecie ostrzeżenie, takie trochę niezaplanowane, ale dla nas dzisiaj, którzy też jesteśmy wybranymi Bożymi. I to ostrzeżenie płynie z historii Izraela dla nas.
Kiedy jesteśmy podzieleni, to jesteśmy słabi w tym świecie na własne życzenie. I nie chodzi mi o fałszywą ekumenię, ale te nasze mikrospołeczności. Świat próbuje swoje podziały wnosić do nas. Prawda jest taka, jeżeli uważnie czytamy całą Biblię, to zobaczymy, że kiedy naród wybrany był zjednoczony, nie było siły, żeby ich zniszczyła. Kiedy król upamiętał się, padł na kolana, Bóg potężną asyryjską armię zniszczył jedną plagą. 180 tysięcy, jedna noc. Nie było dla niego żadnych przeszkód, ale musiała być postawa serca, wołanie i jedność. I odwrotnie. Kiedy pojawił się jakiś Achan, kiedy pojawiły się jakieś podziały, to lud Boży ponosił klęski. Kiedy stali razem wokół Mojżesza, kiedy podnosili jego ręce, zwyciężali. Nie wiem, czy wiecie, kiedy Tytus zdobywał Jerozolimę, kiedy świątynia praktycznie wokół płonęła, ten teren obszaru świątynnego był podzielony między żydowskie frakcje, które do końca walczyły i z Rzymianami, i ze sobą. Praktycznie aż do ostatniej chwili konkurowali przez całe powstanie żydowskie. Nie byli zjednoczeni i skończyło się to katastrofą. Ale chciałbym przeczytać coś, co może być dla nas takimi wspaniałymi życzeniami chanukowymi. Słowo, które jest zapisane w liście do Tesaloniczan. W pierwszym rozdziale, piąty rozdział, wersety 4 i 5, który mówi też o tych czasach. Tak, świat pogrąża się w ciemnościach. To jest właśnie ten temat, ciemność, światłość. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten, jak złodziej, zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście. To jest dzisiaj piękne chanukowe słowo dla nas i adwentowe zarazem. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I pamiętajmy, kim jesteśmy. Synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Jest wyraźny podział. On musi być. Gdzie należysz? To jest dzisiaj pytanie. Jest taki trochę, mimo wszystko, względny spokój. Trzeba troszeczkę tak przegrupować swoje siły. Zanim przyjdzie coś następnego, jakiś następny czarny łabędź, jak to mówią, wypłynie. Lepiej wcześniej uporządkować pewne sprawy, lepiej się określić całkowicie wcześniej, niż dać się zaskoczyć w jakimś rozdwojeniu. I mówię to też do siebie. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni. Słyszeliśmy ten ostry dźwięk szofaru. To jest niesamowite, że znamy barwę dźwięku, którą Izraelici słyszeli, okrążając Jerycho. Właśnie to był taki dźwięk. Czy przy innych okazjach, kiedy zbliżał się wróg, kiedy musieli się w Bogu zjednoczyć, aby walczyć. A czasem nie trzeba było więcej walczyć, bo szofar za nich walczył. To był Boży dźwięk, Boży oręż, kiedy był połączony z wiarą Jego ludu. Mury wroga padały. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Rok 1948, odrodzenie państwa Izrael. Rok 1967, zjednoczenie Jerozolimy. Rok 1989,
zawalenie się muru berlińskiego i upadek Związku Radzieckiego. Milion Żydów wraca do domu. Potężne fale alii, które wcześniej były. To są wyraźne, niepodważalne Boże znaki narastającej Jego światłości. Tak naprawdę to nie my jesteśmy pod presją, tylko Królestwo Ciemności. A więc chodźmy w Bożej światłości, tak jak mówi Psalm 119. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim, światłością, ścieżką moim. A i tutaj przechodzimy do takiego drobnego wątku. Mam upoważnienie, żeby wspomnieć o książce pod tytułem Tora dla chrześcijan. Jestem tu podpisany jako autor, ale to nie do końca w sumie tak, bo już tłumaczę, Tora to inaczej pięcioksiąg. Mamy takie słowo zakon, ale ono tak dokładnie tej idei Bożej w tym nie oddaje. Tora to znaczy wskazówka. Wskazówka, jak być wolnym, kiedy zostałeś wyzwolony z Egiptu. Wskazówka, jak chodzić Bożymi drogami w pogańskim świecie, w jakim znalazł się Izrael po wyjściu z Egiptu. Także mówiąc krótko, jest to zbiór rozważań do tej pierwszej części Biblii, którą mamy też w naszym kanonie. Nie wiem, czy sięgamy często, czy rzadko, ale może być to okazja, żeby taką więź odnowić. Nie czyta się tych pierwszych ksiąg Biblii zbyt prosto i to powiedzmy sobie szczerze, ale mamy przewodników. Ta księga została dana narodowi żydowskiemu. Oczywiście autorem jest Duch Święty, ale on kierował żywymi ludźmi z krwi i kości. Prawie wszyscy byli pochodzenia żydowskiego, a po drugie, kiedy oni coś pisali, to pisali tak na bieżąco, patrząc na własną historię. Tu Abraham, Izaak, Jakub. To są historie rodzinne tego narodu. Wyjście z Egiptu, kiedy się działo. A więc to, co Bóg czynił z Izraelem, stało się dzisiaj naszym dziedzictwem. Ale to się działo na ich oczach i oni zachowali ogromną pamięć na ten temat. Byli pierwszymi, którzy interpretowali pewne rzeczy. Naprawdę możemy dużo zrozumieć i pozwolić się oświecić, kiedy sięgniemy do tych starożytnych pokładów rozumienia i interpretacji. Gdybyście wy, którzy tu siedzicie, próbowali się z tym zmierzyć, to byłaby to praca na całe życie. I nikomu nic nie ujmując, efekt mógłby być różny, ponieważ jest to coś, co trzeba dobrze zrozumieć, przesiać, odnaleźć. I właśnie nie trzeba tak bezpośrednio gdzieś siedzieć w bibliotekach i szukać. To jest tutaj. Bardzo wiele cennych, wartościowych myśli, mądrości narodu wybranego, dotyczących słowa, o którym jest powiedziane. Całe pismo przez Boga jest natchnione, tak, i pożyteczne. To jest takie motto, które tutaj też jest zapisane. Mamy tutaj taki szczególny mandat do czytania także i Tory, i rozważania jej. Jest natchnione i pożyteczne do czego? Do nauki. Czy ktoś tu potrzebuje nauki? Znaczy, do szkoły nie chodzimy w większości. Ale uczymy się? Czy już wiemy wszystko? Ja na przykład dużo potrzebuję, jak po napisaniu tego widzę, że jeszcze bardziej. Do wykrywania błędów. Ja potrzebuję. Bardzo. I te czasy, o których dzisiaj mówiliśmy. Coraz trudniej wykryć błąd.
Będąc na wakacjach, zwiedzaliśmy taką atrakcję. Taki krzywy dom, nie wiem, czy widzieliście takie. Stał na dachu, jak się weszło, to tam wydawało się, że wszystko jest na miejscu, a można było się o coś potknąć, walnąć głową, uderzyć w ściany albo jakiś próg, bo wszystko tam jest tak sprytnie przebudowane, że stwarza taką iluzję dla naszego mózgu. Pewnych poziomów, pionów, odległości, bliżej, dalej. Wszystko jest pomieszane. Zanim tam wszedłem, to widziałem, że ludzie wychodzili i trzymali się za głowę. I myślę sobie, no przesada. Kogoś nawet mdliło. Wszedłem tam i po 5 minutach bolała mnie głowa. Mój mózg został oszukany. Te wszystkie kategorie odległości, bliskości i tak dalej tutaj były tak sprytnie poprzekręcane, że ciężko było normalnie myśleć i funkcjonować w tym krzywym świecie, powykrzywianym i zakłamanym. Jakbyście mieli okazję, mimo że bilet nie jest tani, ale zachęcam nawet dla takiego efektu. I to powolutku robi się dzisiaj ze światem wartości, etyki w przyspieszonym tempie. Żeby wydawało się, że pion to jest pion, poziom to poziom, blisko, blisko, daleko, daleko, lewo to lewo i prawo to prawo. Ale chodzi o to, żeby oszukać. Żeby użyć tych samych pojęć, a gdzieś pod nimi poprzekręcać, pozmieniać. Mówić miłość, a tak naprawdę mieć na myśli rozpustę. Mówić prawda, a tak naprawdę wielopiętrowe kłamstwo, pod którym jest jeszcze następne. I tak dalej. I w tym szalonym świecie na szczęście nie jesteśmy zostawieni sobie samym. Bóg spuszcza nam pion. Swój pion. Jak będziemy wszystko mierzyć według tego pionu, to ból głowy przejdzie. Miałem zamiar więcej o tym powiedzieć, ale ja myślę, że to jest wszystko dość oczywiste, chociaż widzicie, apostoł Paweł przypomina to Tymoteuszowi. Po wielu latach współpracy, kontaktów czuł, że potrzebuje mu to powiedzieć. Coś pozornie oczywistego, ale może też ze względu na nas. Znasz te pisma od dzieciństwa, trzymaj się ich. Na końcu jest powiedziane, po co to? Abyś Boży człowieku był doskonały. Jak to? Ja doskonały? Chyba, że jesteśmy. Myślę, że jeszcze trochę jest do zrobienia, więc to nie jest tylko informacja, że ono jest natchnione. To jest zadanie, to jest wezwanie. To jest pociągnięcie nas do wyższego Bożego celu, do którego jesteśmy przeznaczeni. Ta doskonałość przyjdzie w Jego Królestwie. I On dzisiaj chce nas wychowywać do tego celu. Dzisiaj inwestujesz w przyszłe Królestwo i swoją służbę Jemu tam. Kiedy przygotowujesz się z Pismem w ręku, kiedy czytasz je jako całość i czytasz je od początku do końca. Więc to, co dotąd wiedziałeś, czytałeś, bo są wiele wspaniałych, pięknych komentarzy do 5 księgów, myślę, że możesz jeszcze uzupełnić, poszerzyć także i poprzez ten depozyt naprawdę dobrych, wierzę, że przez Boga inspirowanych myśli. W drodze do Emaus pamiętamy, jaki był problem. 2 uczniów, no w dniu zmartwychwstania, powinni to z proroctw wiedzieć. 3 dzień, wielokrotnie, symbolika. W ten przepiękny, wspaniały dzień. Oni mówią napotkanemu człowiekowi, to już 3 dni, jak ten Jezus leży w grobie. A tragedia. I Jezus im mówi. A oni mówią, bo myśmy się spodziewali, tak? Ja sobie zadaję pytanie, czego ja jeszcze się spodziewam? Co robi ze mnie głupca?
czy go znam tak, jak powinienem. No bo się spotkali z odpowiedzią głupi i gnuśnego serca, chociaż nie chodzi o to, że im twardo Jezus powiedział. Ja myślę, że kluczowy wyraz tam jest taki. Słowo wszystko. Popatrzmy na ten werset. Aby uwierzyć we wszystko. Niewybiórczo. Nie tylko takie miejsca, które rozumiem, znam, które sobie powtarzam, bo może nie chcę znaleźć się w pełnej światłości. A jak zacznę czytać wszystko, to może być to niewygodne. W tym dochodzeniu do duchowej dojrzałości nie ma drogi na skróty. Jednocześnie to jest, tak jak w czasach Tymoteusza, antidotum na złe czasy. To właśnie wtedy, czy w tamtym czasie, ostrzegał swojego współpracownika apostoł, mówiąc: będą złe czasy. Serca ludzi oziębną. To jest jedna z najgorszych plag, jakie może dotknąć ludzkość. Uważam, że gorsze niż te choroby fizyczne. Plaga zimnego serca wobec drugiego, wobec jego potrzeb. Kiedy wychodzimy w ten świat, on jest zimny, odpychający i kiedy miażdży człowieka. To jest coś strasznego. I ta oznaka oziębłości w miłości, egoizmu, dotykała ludzkość tuż przed wielkimi katastrofami. Rozkwitła wtedy, kiedy Noe budował arkę. Była w Sodomie i Gomorze. Skrajny egoizm, skupienie na sobie. Tuż przed ogniem siarki. Była w rozmaitych czasach i będzie też w tym czasie końca. Ale jest też dobra wieść. Wiemy, że Jezus uczniom wyjaśnia, począwszy od Tory, przez proroków, psalmy, co o nim było napisane. A mógłby powiedzieć: ja zmartwychwstałem, patrzcie, błysnąć światłością. Nie, ale popatrzmy, wolał, żeby oni rozpoznali go przez pryzmat pisma. Ale faktycznie, kiedy zaczęła w nich wzbudzać się wiara, słyszeli słowo i ono zaczęło łączyć się z ich wiarą, to potem powiedzieli, patrząc wstecz: czy nasze serce nie pałało, nie biło żywo? Czy nie mieliśmy cudownego doświadczenia z Chrystusem, wspaniałego przeżycia? I to jest trzecie kluczowe słowo. Pierwsze: spodziewaliśmy się, drugie: wszystko. I trzecie właśnie: to do tego On chce nas prowadzić. Aby znowu, kiedy słowo połączy się z wiarą w naszym sercu, żeby nasze serca pałały miłością do naszego Pana, żeby kiedy rozpoznamy wszystkie Jego wymiary. I chociaż to nie jest koniec tego, co myślałem, by powiedzieć, to zakończę w tym momencie. Podzielę się na koniec tylko taką myślą, bo zbliża się czas Adwentu, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Oczywiście każda okazja jest dobra, żeby wspominać prawdziwą światłość, która przyszła na świat. Ale też wiemy, że jutro chyba jest 1 grudnia, ruszy komercja. Będziemy słyszeć słodkie kolędy, będzie świeciło się wszędzie, wspaniałe dekoracje. Jeżeli ktoś korzysta z tego, to dobrze, okej. Ale czasami może będziemy zmęczeni. Ktoś chce nas oszukać, ktoś chce pod tą miłą atmosferą ciągle nam coś sprzedawać. Może to nas zacznie drażnić. To myśląc o tym też, co wcześniej w zagajeniu Krzysztof powiedział, takim antidotum może być to, kiedy będziesz na to patrzył, to pomyśl
o Jego drugim przyjściu, o Jego powrocie. Nie możemy tego tak oddzielić, bo to jest wypaczenie prawdy, kiedy mamy Go tylko małego w kołysce i tylko do tego zawężamy. To On jest nieskuteczny, bo na tym się nie skończyło. Tak samo, jeśli ciągle mamy Go przybitego do krzyża i tylko to czcimy i wielbimy, to nie widzimy Jego zmartwychwstania i tej potężnej, przemieniającej mocy. Dlatego popatrzmy całościowo i niech to nas przeprowadzi przez ten świąteczny czas. Nie tylko pierwsze przyjście, ale dlaczego było pierwsze przyjście? Blask Jego chwały, mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, zniweczy antychrysta. Nie będzie trzeba więcej, nie będzie żadnej dyskusji. Ta pięta naszego Pana, ukąszona rzymskim gwoździem przybitym do krzyża, już zwyciężyła. Kończąc z motywem światłości. W tym blasku nie ostoi się nic ciemnego, nic dwuznacznego, nic nieświętego. Nie ostoi się żadna niegodziwość, ale ci, których On zna, którzy są pod ochroną Jego krwi, zabłysną razem z Nim. Doznają przemiany razem z Nim. To nie będą takie migoczące światełka na choinkach. Drodzy, my będziemy jak lampy. My będziemy jak Boże gwiazdy. I taką myślą chciałbym zakończyć. Góra Oliwna, góra naszej nadziei, góra, której dotkną stopy naszego Pana. Niech będzie w naszych myślach. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Amen.